Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni kucharza, pizzermana z doświadczeniem lub bez. Możliwość przyuczenia, wysokie zarobki i możliwość zakwaterowania. Kontakt 731 157 592. Już 23 października o godzinie 19 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach czwartej edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego odbędzie się premiera opery La Traviata Giuseppe Verdiego w reżyserii Tomasza Janczaka. W widowisku wezmą udział artyści operowi z Polski i zagranicy, chór festiwalowy, zespół taneczny oraz orkiestra symfoniczna pod kierownictwem Szymona Makowskiego. Widowisko do zobaczenia w internecie i na żywo w sali Filharmonii. Piąty dzień października, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Bajeczki kuchareczki to najnowsza publikacja książkowa Krystyny Raszki. Emerytowana nauczycielka języka polskiego, znana też wielu bolsawianom, instruktorka harcerstwa, opublikowała swoje bajki z przepisami na zdrowe posiłki dla dzieci. Tytuł tej książeczki, Bajeczki kuchareczki, napisanej przez Krystynę Raszkę, zdaje się mówić już wszystko o zawartości tej nowej publikacji na rynku wydawniczym. Ale to może być pozorne odczucie, bowiem jak napisała o bajeczkach bolesecka pisarka Iwona Banach, to zbiór delikatnych, sympatycznych, językowo dopracowanych wierszy dla dzieci, które można traktować jako opowieści, pomoce naukowe i mini porady kulinarne. Bajki te, jak to zwykle bywa, mają też oczywiście swój walor dydaktyczny. Jedzenie, sposób odżywiania dzieci, stosunek do warzyw. Dzieci nie za bardzo znają niektóre smaki i w ogóle nie znają jako tako samej drogi od ogrodu, od grządki aż do talerza. Nie za bardzo znają, tam nawet jedna z bajek o tym mówi. Ale bezpośrednia przyczyna zamysłu napisania i publikacji tych bajek wiązała się z pracą zawodową autorki. Tak naprawdę to się zaczęło kilka lat temu, kiedy jeszcze pracowałam jako doradca metodyczny i miałam kontakt z nauczycielami klas 1-3 również, bo przede wszystkim z polonistami. I kiedyś w dyskusji stwierdziły panie, że na rynku wydawniczym nie ma współczesnych bajek dla dzieci, takie, które by były chwytliwe, byłyby wykorzystywane w szkole, nie tylko na zajęciach pozalekcyjnych, ale również na lekcjach. Na blisko 50 stronach książeczki czytelnicy znajdą kilkanaście bajkowych przepisów, których bohaterami są warzywa i owoce. To dary natury, które stanowią bogactwo naszej rodzimej przyrody i polskiej kuchni. Te sympatyczne teksty zachęcą do ich jedzenia nie tylko dzieci, ale z pewnością i rodziców, którzy będą czytać swoim pociechom wierszowane utwory. Bajeczki są już kolejną publikacją Krystyny Raszki. Wcześniej powstał cykl trzech bajek terapeutycznych, które poruszają powszechne wśród dzieci problemy rozwoju somatycznego. Powstały poniekąd z inicjatywy pani Moniki Ośko, która jest ortodontką i służą one jej tak naprawdę do szkoleń i różnego rodzaju inwentów o charakterze właśnie takim zawodowym. One są związane głównie z pewnymi problemami zdrowotnymi dzieci. Bajeczki kuchareczki są już dostępne na rynku wydawniczym, a w Bolesławcu w jednej z księgarni żywo reagującej na publikacje, których autorami są bolesawianie. Pani Krystyna pojawiła się u nas w księgarni jeszcze zanim książka się pojawiła na rynku, ponieważ nasza księgarnia zawsze chętnie współpracuje z bolesławskimi autorami i staramy się ich promować. Wcześniej była pani Hanna, kilku innych autorów, pani Maślicka.
Więc kiedy tylko pani Krystyna przyszła i powiedziała, że jakaś rzecz się pojawi, jej autorstwa, bardzo chętnie się zgodziliśmy na rozpropagowanie tej książki i sprzedawanie jej w naszej księgarni. Krystyna Raszka ma już przygotowany zbiór tekstów do kolejnej książeczki, ale obecnie są one w fazie sondowania na ewentualnych czytelnikach. A na koniec mamy dla Państwa bajkową dedykację od autorki z tekstem znakomicie odnoszącym się do obecnej pory roku. Babie lato, na bogato, na złoto i rubinowo, parkowo i alejkowo, wywiórkowo, kasztanowo, w odcieniach mlecznej kawy, w tęczach szumiącej trawy. I jeszcze liści kiście, pachnące ziemiście, drzewiście. Dziękuję. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Do użytku oddany został 620-metrowy odcinek przebudowanej drogi między Wartą Bolsawiecką a Wartowicami. Przebudowa dotyczyła m.in. poszerzenia tej drogi do 5 metrów. Inwestycja kosztowała 248 tysięcy złotych i złożyły się na nią powiat bolsawiecki oraz gmina Warta Bolsawiecka. W przyszłym roku dieta radnego w samorządach lokalnych nie będzie mogła przekroczyć 2684 zł i 13 groszy miesięcznie. Maksymalna dieta jest określona jako 1,5-krotność określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej. Wiadomo już natomiast, że w przyszłorocznym budżecie państwa kwota bazowa pozostanie na obecnym poziomie i wyniesie 1789 zł i 42 grosze. Sześćdziesiąt dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku to osoby, które mieszkają we Wrocławiu i Wałbrzychu oraz w 13 powiatach z tego terenu. Nie było wśród nich przypadków w powiecie bolsawieckim. Łączna liczba zakażonych w województwie to 5485. Wyleczonych osób jest już 4165. Hospitalizuje się 173 chorych, z czego 45 osób w Bolsawieckim Szpitalu Powiatowym. Pod respiratorami jest tu 3 chorych. Bolsawieckie Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej zakończyło cykl spotkań uczniów klas czwartych z Marzeną Nowakowską, popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i autorką książek, artykułów oraz programów telewizyjnych. Uczniowie mogli się przekonać, jak bogatym i cennym przyrodniczo środowiskiem jest nasza najbliższa okolica. Poznali zależności pomiędzy zwierzętami oraz wpływ, jaki możemy mieć na środowisko poprzez dokonywanie świadomych wyborów. Ponad 2000 firm z regionu otrzyma dofinansowanie w ramach unijnego wsparcia przewidzianego dla firm, których funkcjonowaniu przeszkodziła pandemia koronawirusa. Wnioski składane były do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która odpowiada za dystrybucję unijnego wsparcia dla przedsiębiorstw w regionie. W sumie ocenie formalno-merytorycznej podlegało 2870 wniosków. 2068 z nich uzyskało wynik pozytywny, a łączna kwota dofinansowania przekroczy 80,5 miliona złotych. We wtorek 6 października w godzinach od 8 do 10 na terenie powiatu bolsawieckiego przeprowadzone zostanie ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniem z powietrza. Elementem tych ćwiczeń może być uruchomienie syren alarmowych. Przygotowania trwały kilka tygodni, ale z sukcesem wystartował młodzieżowy polsko-ukraiński projekt, który ze strony polskiej koordynuje Bolsawiecki Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie wirtualne uczestników projektu z Bolesławca i ze Zbaraża. Łączy nas historia i ludzie. To polsko-ukraiński projekt, w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Z drugiej strony jest młodzież i ich wychowawcy ze szkoły nr 3 imienia Tarasa Michalskiego w Zbarażu. W zamierzeniu był to projekt, w którym wszyscy mieli się spotkać bezpośrednio, ale epidemia koronawirusa wymusiła przeorganizowanie go do postaci zdalnych kontaktów. To kolejny szkolny projekt, który tej placówce przynosi szerokie korzyści. Wyposaża w takie kompetencje społeczne i zawodowe, które nie zawsze można wykształcić na lekcji.
a więc też gratuluję takiej aktywności uczestnikom naszego projektu, ale chcę przede wszystkim powiedzieć, że to spotkanie nie miałoby miejsca, gdyby nie pani Barbara Smoleńska, która po raz kolejny napisała projekt, który jest oceniony bardzo wysoko. W międzyczasie musiał przejść taką metamorfozę w takim zakresie, aby mógł być realizowany online. Nad sprawnością tych łączy online czuwa inny nauczyciel tej szkoły, Maciej Prąkiewicz. To działania toczą się już od dłuższego czasu i pierwsze efekty widzieliśmy wczoraj, bo wczoraj młodzież prezentowała drzewa genealogiczne, mówiła o historii swojej rodziny, bardzo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy, ale dzisiaj będziecie mogli Państwo zobaczyć drugi efekt naszych działań, które zadziały się już do tej pory, ponieważ projekt ma za zadanie przede wszystkim dużą aktywność młodzieży. Młodzi ludzie po obu stronach granicy tworzyli już drzewa genealogiczne swoich rodzin, które wczoraj prezentowali wzajemnie w internecie. Jutro i bolesławianie, i zbarażanie będą malować ceramiczne biskuity. Dzisiejsza inauguracja była sprawdzianem funkcjonowania internetowych łączy. Grupę ukraińskich uczestników projektu przedstawił Aleksander Serediuk, dyrektor szkoły nr 3 w Zbarażu. Ze strony Zbaraża projekt koordynuje nauczycielka tej szkoły Mirosława Kołtoniuk. Witaję wszystkich naszych drużyn u projektu, pani dyrektor witaję, pana Bogdana Mazurkiewicza, wszystkie towarzystwo, drużyn, dziewczat z projektu, pana Macieja witaję także. W Bolesławcu facebookowy profil projektu obsługuje jego uczestniczka Natalia. To może być takie nowe, fajne doświadczenie, które coś może wniesie do naszego życia i poznamy osoby z innego kraju i może wynikną z tego jakieś przyjaźnie. No więc robiliśmy drzewa genealogiczne i też spotykaliśmy się tak próbnie z uczestnikami projektu ze Zbaraża. Wczoraj na przykład połączyliśmy się i przedstawialiśmy swoje drzewa genealogiczne, opowiadaliśmy historię swoich rodzin. Bolsawianie byli wczoraj pod wrażeniem historii rodziny Wiktorii ze Zbaraża i poprosili ją o jej przypomnienie. Po stronie mamy chciałabym zrobić głowę wobec tych gubernerów. Inwestował za prawdę i był wysłany do Sybiru. Więc był dużo znanym gospodarzem i niego zabrali z tego majątku wszystkich W spotkaniu inaugurującym projekt udział wzięli poza uczniami również członkowie Bolesławskiego Stowarzyszenia Kresowego oraz dwie obecne mieszkanki Bolesławca, które jeszcze niedawno mieszkały w Zbarażu. Dzień dobry, ja z Zbaraża. Przyjechał Bolesławiec rok temu. Mama, witam wszystkich. My przyjechali tutaj rok temu, my z Zbaraża. Projekt Łączy nas historia i ludzie został dofinansowany z pieniędzy Polsko-Ukraińskiej Rady Współpracy Młodzieży. Po prognozie pogody dla Bolesławca zapraszam do obejrzenia naszych audycji Rozmowa Tygodnia, które nagrane zostały w 2007 roku. Będzie to rozmowa z bolesławską pisarką Iwoną Banach oraz rozmowa z członkami Bolesławskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerskiego. Zapraszam do obejrzenia tych programów. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 11 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wilgotność powietrza przez całą dobę w granicach 80%. Zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1006 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę z kierunków południowych.